Ja dzisiaj chcę kontynuować, zgodnie z zapowiedzią, będę kontynuował to, co rozpocząłem gdzieś mniej więcej miesiąc temu, więc temat, taki duży temat Nowego Przymierza, zrozumienia Nowego Przymierza i dzisiaj chcę mówić na temat zaufania łasce. Wiecie, tak wydawałoby się prosta sprawa, zaufać łasce. Okazało się, że nie taka prosta rzecz. Ja mam nadzieję, że dzisiaj to, co będę mówił, będzie konfrontujące. Tak myślę, że będzie konfrontujące. Zresztą takie ma być. I gwoli przypomnienia dla tych, którzy nie byli. Wiecie, trudno jest złapać, jeżeli to jest jakiś cykl, powiedzmy, ale dla przypomnienia tego, co ostatnim razem zacząłem. Proszę kolejny slajd. Ja narysowałem człowieka, narysowałem takie jakby, tutaj jest podział, zwróćcie uwagę, po lewej stronie, ta część po lewej stronie to jest pewien schemat, jak funkcjonowało Stare Przymierze, jak funkcjonuje Stare Przymierze. Więc Stare Przymierze to jest przymierze Boga z człowiekiem, tak? Każdy Izraelita, który przychodził do Boga, mając na sobie znak przymierza, obrzezanie, on przynosił do Boga swoje ofiary, przynosił wszystko, co było warunkiem zachowania przymierza, tak? Więc każde przymierze to pewien układ, tak? Przymierze to jest jakiś układ pomiędzy Bogiem a człowiekiem i Bóg mówi, jeżeli będziesz spełniał warunki mojego przymierza, to ja będę ci błogosławił. Więc Żyd przychodził do Izraelita przychodził do Boga i mówił, Boże, ja mam tutaj swoje ofiary, mam tutaj to, co ci przynoszę, ja spełniłem moje warunki, teraz ty błogosław mi. I Bóg mówił tak, ty spełniasz warunki przymierza, ja będę ci błogosławił. Bóg zawsze mówi tak, jeśli będziesz spełniał wszystkie te przykazania, to ja będę z tobą, ja będę ci błogosławił, będę błogosławił twoje dzieci, tak? A jeżeli nie będziesz spełniał, przyjdą na ciebie wszystkie te przekleństwa. Więc Stare Przymierze to było przymierze człowieka z Bogiem. Każdego Izraelity, każdy Izraelita był zobowiązany do tego, żeby zachowywać warunki przymierza. To jest ważne. Natomiast nowe przymierze to nie jest przymierze Boga ze mną osobiście, tylko to jest przymierze Syna Jezusa z Ojcem. Pamiętacie, cytowałem te fragmenty, w których apostoł Paweł mówi, że obietnica dotyczyła potomka, a tym jest Chrystus. Potomek Chrystus. I w jaki sposób Chrystus stał się naszym pośrednikiem tego przymierza, nowego przymierza z nami? Poprzez to, że my zamieszkaliśmy w Chrystusie, my jesteśmy w Nim i tylko dlatego mamy udział w przymierzu. Wiecie, dlaczego to przymierze jest cudowne, wspaniałe? Dlaczego nowe przymierze jest lepsze niż stare przymierze? Dlatego, że w nowym przymierzu warunki zachowania nowego przymierza nie zależą od nas. Rozumiesz, ja mogę zepsuć wszystko, ale to nie ode mnie zależą warunki, dlatego że to Jezus spełnił warunek nowego przymierza. On poświęcił siebie. I dlatego to przymierze jest wieczne. Rozumiecie, to przymierze jest wieczne, dlatego że Jezus w cudowny sposób na wieki, jedną ofiarą, zachował te warunki przymierza. I my, naszym zadaniem nie jest zachować warunki przymierza, ale znaleźć się w Nim, znaleźć się w Chrystusie. To jest jedyna rzecz, która dotyczy naszego życia, która jest związana z nami. My nie musimy przynosić do Boga swoich ofiar i powiedzieć, Panie, zobacz, ja żyję dobrze, ja daję moje finanse do Kościoła, ja jestem dobrym człowiekiem, ja przestałem pić, przestałem palić, a więcej nawet. Ja czytam Biblię, ja się modlę. My nie musimy tego robić. Rozumiecie? My tego nie musimy robić, żeby zachować warunki przymierza, bo warunki przymierza zależą od Jezusa, nie od nas. Jedyna rzecz, którą musimy zrobić, to jest znaleźć się w Nim. I teraz problem polega na tym, że możecie powiedzieć mi, no ale o co ci chodzi, przecież znaleźć się w Nim, no to też trzeba coś zrobić. Nie, nie musisz nic robić. Właśnie w tym jest cały myk. Wiecie, myk nowego przymierza polega na tym, że nie musisz nic robić, żeby znaleźć się w Chrystusie, bo to nie od twoich uczynków zależy, ale od wiary w Jezusa. Wiecie, to jest duży temat, to jest powiedzmy tak, takie hasło, ale chcę tu wyjaśnić, dlaczego, co to znaczy być w Chrystusie i co to znaczy nie wypaść z Chrystusa, nie wypaść z łaski. I dzisiaj chcę mówić na ten temat, chcę mówić o tym,
co sprawia, że ja jestem w Jezusie. Oczywiście temat jest dłuższy, ja mam nadzieję, że będę jeszcze kontynuował. Jeśli mnie nie wyrzucicie, to będę kontynuował ten temat jeszcze więcej, bo to jest dużo więcej. To jest coś dużo więcej niż tylko na takie króciutkie rozważanie. I pamiętaj tylko, to jest, wiecie, ja chciałem narysować ten obrazek, żebyście zapamiętali siebie w Jezusie. Zapamiętajcie ten obrazek. Kiedy przychodzisz do Ojca, dzisiaj nawet w czasie uwielbienia, to przychodzisz w ten sposób, nie w ten. To jest ważne. My przychodzimy w ten sposób. Ojciec patrzy na nas przez pryzmat Jezusa. To jest niesamowite. Kolosan 3:3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, tak? Umarliście bowiem, umarliście. Zapamiętajmy to, umarliście. Kolosan 3:3. Dzięki, Arek. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To był fundamentalny temat, fundamentalny cytat z ostatniego razu. Natomiast powiedziałem wam też taką rzecz, że my, chrześcijanie, czasami ulegamy pewnej fikcji. Nam się wydaje, że skoro pewnego dnia w naszym życiu raz znaleźliśmy się w Chrystusie, to tak będzie na zawsze wieki wieków. Amen. Aż do skończenia świata. I chcę wam, już wam powiedziałem to ostatnim razem, niestety my bardzo często wymykamy się z Chrystusa. My bardzo często wychodzimy spod łaski. Bardzo często. I całe nasze zadanie polega na tym, abyśmy trwali w łasce Bożej, abyśmy trwali w Chrystusie, abyśmy wchodzili pod Niego i nigdy z Niego nie wychodzili. Na tym polega cały myk, cała tajemnica chrześcijańskiego życia i zwycięstwa w chrześcijańskim życiu polega na tym, abyś wszedł w Chrystusa, znalazł się pod Jego łaską i nigdy z Niego nie wychodził. Ale niestety Biblia już pokazuje, że to jest coś, co się zdarzało chrześcijanom. Chrześcijanie, a co to się stało, że mi jakiś, okej. Niestety Biblia pokazuje, że już pierwsi chrześcijanie w Biblii wychodzili spod Chrystusa. I apostoł Paweł mówi do Galacjan, dlatego że jeżeli przeczytacie list do Galacjan, on przede wszystkim traktuje o tym. Problem listu do Galacjan, problem tego kościoła, czy kościołów Galacji polegał na tym, że ci chrześcijanie wychodzili z Chrystusa. I Paweł mówi tak, Galacjan 5:4. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Odłączyliście się od Chrystusa. Wypadliście z łaski. Widzicie, to jest niesamowite. To są mocne słowa. Zresztą list do Galacjan jest bardzo mocny. Pamiętacie, Paweł mówi tam, wy głupi Galacjanie, kto was omamił? Odłączyliście się od Chrystusa. Pytanie jest takie. Wiecie, pierwsze pytanie, jakie przychodzi chrześcijanom, czy oni stracili zbawienie? Rozumiecie? To jest ważne pytanie, bo my się zawsze pytamy o to. Ale czy to znaczy, że oni stracili zbawienie? No wiesz, jak słyszysz, że się odłączyłeś od Chrystusa, no to można pomyśleć, no straciłem zbawienie, to już piekło teraz, tylko mnie czeka. Chcę wam powiedzieć, nie stracili zbawienia. To byli chrześcijanie i on te słowa, te ostre słowa, odłączyliście się od Chrystusa, kierował do chrześcijan narodzonych na nowo. I teraz jak to zrozumieć? Jak to zrozumieć, takie mocne słowa? Czy Bóg kiedyś do nas takie słowa może skierować? Wiecie, to jest trudna rzecz, ale musimy się z tym zmierzyć. Każdy z nas osobiście. Bóg do nas może powiedzieć tak samo. Mógłby tutaj kiedyś stanąć, wy głupi legniczanie, odłączyliście się od Chrystusa. Ostre słowa. Czy te słowa oznaczają utratę zbawienia? Żeby to wyjaśnić, ja się chciałbym posłużyć pewnym cytatem Jima Richardsa. Proszę kolejny slajd. Zwróćcie uwagę, Jim Richards mówi tak. Łaska nie ma zastosowania ogólnego. Łaska nie ma zastosowania ogólnego. Nie jest tak, że albo ją posiadasz w całości, albo wcale. Mogą istnieć dziedziny życia, w których łatwo ci zaufać Bogu, a mogą też być inne, w których zaufanie Bogu jest dla ciebie niemożliwe. Odnajdujemy się w tym? Zwróćcie uwagę. Łaska to nie jest coś takiego, że raz znalazłeś się w Chrystusie i teraz cała Boża łaska jest nad twoim życiem. No nie. W wielu dziedzinach
W wielu dziedzinach doświadczamy Bożej łaski. Uwierzyliśmy naszemu Panu. Przede wszystkim w co uwierzyliśmy? W momencie, w którym przyjmujesz zbawienie, to w co uwierzyłeś przede wszystkim? My przede wszystkim wierzymy w to, że Jezus zbawił nas od wiecznego potępienia, tak? Tego się trzymamy. To jest coś, co chrześcijanie najmocniej trzymają. No wcale się nie dziwię. Ja też się tego mocno trzymam. Wiecie, to jest ważna rzecz, że Jezus nas zbawił na wieki. Bo jeżeli On nas nie zbawi od piekła, to choćby nawet mnie dzisiaj zbawił od choroby, od ubóstwa, to cóż z tego, jeżeli na wieki będę potępiony? Rozumiecie? Jezus zbawił nas od piekła przede wszystkim. I to jest fundamentalna rzecz. I uwierzyliśmy w tę prawdę w chwili Nowego Narodzenia, że On za nas poniósł wszystkie nasze grzechy na drzewo krzyża i uratował nas od piekła. Okej. Uwierzyłeś w to? Jesteś zbawiony. Ale co z tego, jeżeli tak naprawdę Boża łaska chce się rozlewać na nasze życie obficie w każdej dziedzinie życia? A jest tak wiele różnych dziedzin. Zwróćcie uwagę, niektórzy z nas doświadczyli na przykład uzdrowienia. Ostatnio słyszeliśmy, jak Renia mówiła o swoim uzdrowieniu, tak? Na spotkaniu wszystkich kościołów. Rozumiesz, uwierzyłeś dlatego, że spotkałeś Jezusa, którego imię jest uzdrowiciel. I ty wiesz, że Pan uzdrawia. I kiedy następnym razem spotka ciebie jakaś choroba, to ty wiesz, że Jezus jest uzdrowicielem, że On jest w stanie uratować cię od choroby. Jezus jest uzdrowicielem. Ale jednocześnie, mając wiarę w uzdrowienie, mając łaskę do uzdrowienia, możesz nigdy nie zostać uratowany na przykład w kwestii finansów. Możesz mieć problem z finansami. Rozumiesz, wierzysz w uzdrowienie Boże, ale nie wierzysz w to, że Pan Bóg cię zaopatruje. Być może dlatego, że nigdy nie usłyszałeś na przykład fragmentu z 5 Mojżeszowej, bodajże jest taki fragment, w którym Bóg mówi, że Bóg daje nam siłę do zdobywania bogactwa. Tak? Ktoś to zna? Ja to znam. Bóg daje mi siłę do zdobywania bogactwa. I kiedy ja to usłyszałem, w moim sercu pojawiła się wiara, że Bóg będzie mi błogosławił, że będzie chronił mój biznes, że będzie chronił moje finanse, że On będzie mnie zaopatrywał. Ja uwierzyłem w Bożą łaskę, bo usłyszałem Boże Słowo, tak? Rozumiecie? Łaska przychodzi wtedy, kiedy zaczynasz wierzyć w Słowo, które słyszysz. Kiedy usłyszałeś słowo Ewangelii o zbawieniu od piekła, uwierzyłeś w to, przyszła łaska i Bóg zbawił cię od piekła. Ale musisz usłyszeć słowo o tym, że On chce cię uzdrowić, żeby powiedzieć, tak, Panie, ja to biorę, ja wiem, Ty jesteś moim uzdrowicielem. Widzicie, ja zostałem zbawiony, poznałem Jezusa w 1990 roku, ale minęło jeszcze parę lat, zanim usłyszałem, że Jezus uzdrawia. Parę lat minęło. Ja nie wiedziałem tego, dopiero poznałem ludzi, którzy mi powiedzieli, ale wiesz, że Bóg dzisiaj chce cię uzdrowić? Ja mówię, tak, On uzdrawia dzisiaj? Wiedziałem, że robił to 2000 lat temu, a nie wiedziałem, że to dzisiaj robi. A oni mi powiedzieli, tak, On dzisiaj też chce uzdrawiać. I zaczęli mi pokazywać w Biblii fragmenty. Wiecie, kolejne miesiące, ja tylko podkreślałem moją Biblię, kolorowałem, wow, Bóg uzdrawia, Bóg wziął na siebie wszystkie moje grzechy, wszystkie moje choroby, On leczy wszystkie moje choroby. Ja te fragmenty, karmiłem się nimi. Ja poznawałem to, że Bóg chcę uzdrawiać i w moim sercu rodziła się wiara. A kiedy zrodziła się wiara, to przyszła łaska. Rozumiecie, łaska nie ma zastosowania ogólnego, że kiedy zostałeś zbawiony, to masz wiarę we wszystko i łaskę we wszystko. Są chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa, wierzą w Jego odkupieńczą śmierć, ale nie wierzą, że On będzie chronił ich zdrowie. Są inni, którzy wierzą, że On chroni ich zdrowie, ale nie wierzą, że On będzie chronił ich finanse. Są ci, którzy wierzą, że będzie chronił ich finanse, ale nie wierzą, że będzie chronił ich dzieci, kiedy w ciemną noc wracają do domu. Rozumiecie? My mamy rozmaite lęki. My mamy rozmaita niewiara gdzieś tam gości w naszych sercach. I to sprawia, że my chrześcijanie, zbawieni chrześcijanie, w wielu dziedzinach kulejemy, w wielu dziedzinach przeżywamy stresy, boimy się. Uwielbiamy Boga, że jest naszym Panem, ale kiedy wracamy do domu, to znowu przychodzą stare demony, wiecie, z szafy się wychodzą i znowu napadają nas różnego rodzaju stres. Rozumiecie? Chodzi mi o to, że łaska, tak jak mówi Jim, nie ma zastosowania ogólnego. Są dziedziny, w których łatwo ci zaufać, ale są takie, w których zaufanie jest dla ciebie bardzo trudne.
I z tego powodu Paweł mówi do Galacjan tak: głupi Galacjanie, wy odchodzicie z Chrystusa, bo wtedy, kiedy nie masz wiary w Niego, to w tej dziedzinie wypadłeś z Chrystusa. Rozumiecie? W tej dziedzinie jesteś odłączony od Niego. Przychodzą ci, do ciebie chrześcijanie i mówią: nic się nie bój, Bóg będzie z tobą, Bóg cię uratuje. A ty jesteś oddzielony od Chrystusa, dlatego że nie wierzysz Jemu. Wierzysz w Jego zbawienie, ale nie wierzysz w tej dziedzinie. W tej dziedzinie jesteś oddzielony od Niego. Rozumiecie? To jest niesamowita prawda, ponieważ, tak jak mówię, mamy jakieś takie dziwne myślenie, że kiedy w momencie, w którym stajemy się chrześcijanami, to mamy wszystko. No nie mamy wszystkiego. Możemy mieć. Możemy mieć. Mamy potencjał, żeby zdobyć wszystko. Całe Królestwo Boże jest w zasięgu ręki każdego z nas. Skąd więc tyle stresu? Skąd tyle lęków? Skąd tyle chorób? Skąd tyle różnych słabości pomiędzy nami? Bo, ponieważ jesteśmy oddzieleni od Chrystusa w tych dziedzinach. Ponieważ nie przyszła wiara w tych dziedzinach życia. Zwróćcie uwagę, w kolejnym fragmencie chciałbym coś pokazać na temat Żydów. Apostoł Paweł mówi tak do Rzymian. Mówi o Żydach tutaj. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. To jest zadziwiający fragment. On mówi o tym, że jednocześnie ten sam człowiek może być i umiłowanym, i nieprzyjacielem Boga. Są takie dziedziny życia, w których jesteś umiłowanym, ponieważ oddałeś swoje życie Jezusowi. Ale są takie dziedziny, w których jesteś oddzielony od Niego. Jesteś jak Żyd, jak nieprzyjaciel Boga. Oni i to. To jest żydowskie myślenie, nie? I to. Zarówno tym jesteś, jak i tym. To jest zadziwiające, ale to tylko pokazuje każdemu z nas, że musimy zweryfikować nasze życie. Zweryfikować. Panie, czy każda dziedzina mojego życia została poddana w posłuszeństwo Chrystusowi? Zwróćcie uwagę, proszę kolejny slajd. Jezus mówi tak: trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. To nie jest tylko w cytatach apostoła Pawła. Jezus też to samo powiedział. Trwajcie we mnie, a ja w was. Tak jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. On mówi: trwaj. Możesz trwać, a możesz też nie trwać. Rozumiecie, to jest niesamowite, że możemy nie trwać w Nim i będziemy dalej zbawieni, dalej będziemy chodzili do kościoła, dalej będziemy podnosili ręce i dalej będziemy ufali, że On zbawi nas, kiedy umrzemy, zbawi od piekła. Rozumiecie, jest mnóstwo chrześcijan, którzy zatrzymali się na prawdzie o tym, że Jezus zbawi nas od piekła. Z tego powodu przychodzimy tutaj na to miejsce, podnosimy ręce do góry, uwielbiamy Pana, jest za co? Za wieczność. Jest za co? Ale jednocześnie w wielu dziedzinach nie wierzysz, że On cię uzdrowi, że będzie chronił twoje dzieci, że będzie chronił cię na drodze, że będzie chronił twoje finanse. My w to nie wierzymy bardzo często. Boimy się, stresujemy, przeżywamy różnego rodzaju dylematy wewnętrzne. Trudno nam, przychodzimy później na spotkania, trudno nam uwielbiać Boga, no bo jak przychodzimy z takim bagażem na spotkanie, to trudno uwielbiać Boga. Ja chciałbym wezwać nas, żebyśmy zweryfikowali każdą dziedzinę życia, czy w każdej dziedzinie życia trwasz w Nim. Rozumiecie, my przychodzimy, słuchamy takiego fragmentu, o którym Jezus mówi: trwajcie we mnie, i patrzymy tak globalnie. No, my myślimy sobie tak, no przecież jestem chrześcijaninem, więc trwam w Nim. Nie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, czy ty jesteś chrześcijaninem zbawionym od piekła, ale czy w każdej dziedzinie życia trwasz w Nim. W każdej dziedzinie. Bóg chce, żebyśmy poddali Mu wszystko, żebyśmy w rozmaite sfery przynosili Jego panowaniu i żebyśmy Jego zapraszali do naszego życia, żebyśmy zaprosili Go nie tylko do naszej wieczności, ale żebyśmy Go zaprosili do naszego domu, do naszych dzieci, do wychowania, do małżeństwa, do finansów, do naszej pracy, do odpoczynku, do naszych planów na przyszłość. Każda dziedzina życia. To jest dobrze. Jak wpuścisz tam Jezusa, na pewno będziesz zbawiony od swoich lęków. Na pewno będziesz zbawiony.
trwajcie we mnie i jeżeli we mnie trwać nie będziecie, nie stracicie zbawienia, ale nie będziesz trwał we mnie, będziesz oddzielony. Jak to ostatnio powiedział, moja żona cytowała takich, nie pamiętam gdzie to było, chyba na Enkanterze. Taki fragment z Świętej Ambroży powiedział tak: kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz, przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową. Rozumiecie, nie chodzi o to, że straciłeś zbawienie. Chodzi o to, że w wielu dziedzinach my tak właśnie funkcjonujemy. W oddzieleniu od Chrystusa. Proszę kolejny slajd. To też jest fragment z Jima Richardsa. Jim Richards powiedział taką rzecz. Naszym prawdziwym problemem jest jednak to, że po prostu nie wierzymy, że wiara się sprawdza. Patrzymy i zwracamy uwagę na nasze uczynki bardziej niż na dzieło Jezusa. Tak długo chodziliśmy o własnych siłach, że nie wiemy, jak chodzić w Jego zdolności. Tak długo chodziliśmy o własnych siłach, że my nie wiemy, jak chodzić w Jego zdolności. Zobaczcie, problem polega na tym, że żyjemy w świecie, który uczy nas, jak sobie poradzić bez Boga. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, co sprawia, że ten czas, że obecny czas nie jest łatwy. Możesz powiedzieć różne rzeczy, no bo zagrożenia na świecie, kataklizmy. Wiecie, różne rzeczy możesz wymienić. Dlaczego ten świat, w którym żyjemy, ten czas nie jest łatwy? A chcę wam powiedzieć, co według mnie sprawia, że obecny czas, w którym żyjemy, obecne czasy, nie są łatwe dla chrześcijan. To jest właśnie to, że ten świat podsuwa nam tysiące rozmaitych możliwości, żebyśmy uciekli od Chrystusa i poradzili sobie sami. Dziękuję. Rozumiecie? Jest tysiące różnych możliwości, żebyśmy sobie poradzili w życiu bez Boga. Tak długo chodziliśmy o własnych siłach. Sami radziliśmy sobie w biznesie, sami radziliśmy sobie w małżeństwie, sami radziliśmy sobie, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Już masz tysiące różnych możliwości. Taki lekarz, siaki lekarz, to lekarstwo, tamto lekarstwo. Mamy tak dużo różnych możliwości, że nie potrzebujemy ufać Jezusowi. Ludzie w świecie sobie radzą, my też sobie poradzimy bez Niego. Tego nas uczy ten świat. I uważam osobiście, że to jest najtrudniejsza rzecz dla chrześcijan. Nie zagrożenia. Nie pożądliwość, nie telewizja, media. Tak. Myślę, że to jest najgorsze. Że ciągle, codziennie podsuwane nam są rozmaite możliwości, żebyśmy sobie poradzili bez Boga. To jest największe zagrożenie dla naszych serc. Kiedy przychodzi trudność w naszym życiu, zaraz się zastanawiamy, jaki lekarz, jaki bank, jaki kredyt. Mnóstwo różnych ofert, które są nam wysuwane, żeby sobie poradzić bez Niego. Żeby nasza pierwsza myśl nie kierowała nas do Chrystusa, ale kierowała nas do tego, jaki lekarz, co jest jeszcze otwarte. Słuchajcie, mamy dużo różnych możliwości w tym świecie. I tak jak mówi Jim, długo chodzimy o własnych siłach. Często zostajemy zbawieni wtedy, kiedy już dobrze sobie radziliśmy. Wyobraź sobie, że 30 lat prowadzisz biznes sam i nagle zostajesz zbawiony. Bóg przychodzi do twojego życia i teraz myślisz sobie tak, czy naprawdę Bóg sobie poradzi, czy On chce mi błogosławić w moim biznesie? Przecież sobie zawsze dobrze radziłem. Rozumiecie, my w ogóle tak długo chodzimy o swoich siłach, że trudno nam jest zaufać Panu. Naprawdę to jest trudne. Rozumiecie, chcę wam powiedzieć, Bóg chce wejść do każdej dziedziny życia, ale my mamy bardzo dużo różnych wytrychów, bardzo dużo różnych ucieczek. Bardzo dużo. I chciałbym przedstawić wam pewną sytuację ze Starego Testamentu. Dlatego, że Bóg uczył Izraela dokładnie tak samo, jak dzisiaj chce uczyć nas. Dokładnie tak samo. Wiecie, zmieniają się tylko okoliczności. No, na przykład kiedyś jeździli na koniach, a my teraz na koniach mechanicznych. Tak?
nic nie zmienia więcej. Tylko takie jakieś zewnętrzne rzeczy, ale tak naprawdę problemy były te same. Takie same problemy. I Bóg uczył Izraela w tamtych czasach tak samo jak uczy nas. Powiem wam, nawet w tamtych czasach w pewnych rzeczach było łatwiej. Bo zwróćcie uwagę, tak jak wam powiedziałem, dzisiaj mamy tak dużo różnych ofert. Ja chciałbym dzisiaj przedstawić wam pewną sytuację, która jest związana z tematem obronności. Wiecie, to jest temat trochę na topie dzisiaj, jeśli chodzi o nas. Czy my dzisiaj musimy ufać Jezusowi w temacie obronności? Czy może lepiej jest NATO? Bo NATO też jest jakaś alternatywa, tak? Komu ufasz? Komu ufasz, albo bym powiedział tak, jaka myśl pierwsza przychodzi do twojej głowy, kiedy się okazuje, że jest zagrożenie ze wschodu? Jaka pierwsza myśl przychodzi do naszej głowy? Chrystus czy NATO? Rozumiecie? To nie jest tak, wydawałoby się, że to śmieszne? Myślę, że to były, że każdy z nas musiałby sobie odpowiedzieć sam. Jaka była pierwsza myśl? Myślimy, a jesteśmy w takim układzie, dobrym sojuszu, że nic nam nie zaszkodzi, no nie? I Izraelici, wiesz, w tych czasach mamy NATO, mamy policję, nie muszę się bać, przecież jest policja, ona mnie chroni, mamy sądy, my jesteśmy chronieni, rozumiecie, my nie musimy się bać. Oni musieli ufać Jezusowi, dlatego że nie było MOPS-u. Nie było MOPS-u, musieli ufać Jezusowi, Panu, Bogu w tamtych czasach. Rozumiecie, my dzisiaj mamy dużo różnych ofert. Ja naprawdę, wiecie, to wydaje się śmieszne, ale tak, to jest niestety duży problem nas, że mamy tak dużo różnych możliwości, że my uciekamy od Chrystusa. I w Biblii Bóg uczył ich, jak mają ufać Jemu. To nie było łatwe, wiecie, dlatego że Izrael to było małe państwo, zawsze to było małe państwo pomiędzy mocarstwami. Przeważnie to było tak, że z jednej strony był Egipt, Egipt na wieki wieków, amen, zawsze był Egipt, no nie? Zawsze Egipt był jakimś mocarstwem, jakąś siłą od strony zachodniej. Natomiast od strony wschodniej to był albo Babilon, albo Asyria, Persja, dopiero później była Grecja i Rzym, tak? Ale to były te mocarstwa. I wiecie, kiedy jesteś takim małym państewkiem pomiędzy tymi mocarstwami, które z sobą czasami walczą, no to im się też czasami obrywało. Ich też najeżdżały te narody. I Bóg za każdym razem wzywał Izraelitów. On mówi, ufajcie mnie, mi ufajcie. Nie ufajcie ludziom, nie ufajcie tym układom ziemskim. To jest niesamowite. Wiecie, ja wiem, że kryzys, także kryzys militarny, to jest trudny czas, my tego nie chcemy. Tak? Kto z nas chce? Wszyscy wolimy uciec od tego, ale powiem wam coś. Jak na ironię, a tak to już zawsze jest, tak działa krzyż. Jak na ironię, że to, co jest trudne w naszym życiu, to przynosi łaskę do naszego życia i to nas przyprowadza bliżej Niego. Chcesz czy nie chcesz? Tak już jest. Nas dużo bardziej przybliżają do Boga trudne sytuacje niż dobre, niż takie lajtowe. I oni też mieli takie sytuacje w swoim życiu. I na przykład kiedy z zachodu zbliżał się najeźdźca, to zawsze Izraelici mówili tak, Egipt, to jest nasza nadzieja, polegajmy na Egipcie, uciekajmy do Egiptu. Tak było w księdze Izajasza, którą będę cytował, tak było też później w księdze Jeremiasza. Dużo jest tych sytuacji, bardzo dużo, wybrałem tylko jedną. Księga Izajasza, proszę kolejny slajd, o jest tutaj już. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi do nich tak, biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Rozumiecie, Izraelici myślą sobie tak, kto nam pomoże? Tutaj najeżdżają na nas, Asyria na nas najeżdża. Kto nam pomoże? Egipt, to jest nasz ratunek. Widzicie, jest coś takiego w człowieku, że trudno nam zaufać niewidzialnemu. Ja się zastanawiałem, dlaczego Bóg chciał być niewidzialny? Dlaczego On nie chciał mieć żadnego obrazu, żadnego figury, niczego takiego? Zwróćcie uwagę, ciało, nasza cielesność sprawia, że nam dużo łatwiej zaufać temu, co widzimy oczami.
Dużo łatwiej zaufać widzialnemu Egiptowi, bo patrzysz na Egipt, myślisz tak, faraon, tyle wojska, tutaj wozy, jakieś tam te takie rydwany wojenne, tak? Mają, no, im zaufamy. Nam łatwo zaufać temu, co widzimy. Trudno zaufać niewidzialnemu. Ale to, co widzialne, zawsze prowadzi do bałwochwalstwa. I ich to zawsze prowadziło do bałwochwalstwa. Bo wiecie, tak naprawdę to jest nic innego. Uciekanie się do Egiptu to było bałwochwalstwo. Bo to było poleganie nie na Bogu. A Bóg mówi do nich, zaufajcie mnie. Nie ufajcie tym ziemskim przymierzom. Proszę kolejny slajd. Rozdział dalej. Ja zawsze te fragmenty bardzo dobrze do mnie dużo mówiły. Wiele lat temu Bóg mi pokazywał, ufaj mi, mi ufaj. Ten kolejny rozdział mówi tak. Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc. Polegają na koniach. Ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne. W jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą. Na mnie nie patrzą. Rozumiecie? Nam nie jest łatwo zaufać komuś, kogo nie widzimy. Wiesz, mówisz sobie tak, no tak, Panie, ja wiem, ufam Ci, ale tutaj widzę jednak, no jednak jest to jakaś armia tutaj, sojusze różne. Nam łatwo zaufać temu, co widzialne. Trudno ufać niewidzialnemu. A On wzywa do tego, żebyśmy Mu zaufali. Dzisiaj, kiedy mamy zagrożenie z jednej strony, wiecie, mamy tak naprawdę dużo zagrożeń, to ja mówię tylko o tym zagrożeniu militarnym. Kiedy jest jakieś zagrożenie z jednej strony, komu my dzisiaj ufamy? Bo Bóg zawsze wzywał, ufajcie mnie, nie ufajcie im, bo mają wozy wojenne, bo mają konie i tak dalej, nie ufajcie. Proszę kolejny slajd. Bóg mówi do nich tak, to jest cały czas cytaty dotyczące tej samej sytuacji. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy, zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. Bóg zawsze wzywa w takich momentach do spokoju. Mówi, uspokój się. Wiecie, co sprawia zagrożenie? Że pojawia się w nas taki, wiesz, taki motorek wewnętrzny, który ci każe, może tu pójdę, może tam, może ten mi pomoże, może tam, może... Rozumiecie, ja widziałem takich chrześcijan, którzy z takim niepokojem proszą innych chrześcijan o modlitwę. Jeszcze ty się pomódl, i jeszcze ty się o mnie pomódl, i ty się jeszcze o mnie pomódl. To jest bałwochwalstwo. To wynika z lęku i z bałwochwalstwa, a nie z wiary w Boga. To nie ma nic wspólnego z wiarą w Boga. Taki wewnętrzny motorek, takie napięcie, które jest w tobie, które mówi, jeszcze ty się pomódl, jeszcze ty. Jeszcze ty mi pomóż i tamty mi pomóż. A Bóg mówi, w ciszy, zaufaniu będzie wasza moc. Uspokój się. Pan Bóg wie, On czuwa. Zaufaj Jemu. Zaufanie nie ma nic wspólnego z tym motorkiem. Proszę kolejny slajd. Księga Izajasza. Wy mówiliście raczej, nie, nie Boże, nie chcemy Twojej pomocy. My widzimy Egipt, oni mają pomoc, na koniach umkniemy. Dlatego Bóg mówi, dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy. Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. 1000 będzie uciekać przed groźbą jednego. Przed groźbą 5 będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka, jak maszt na szczycie góry, jak sztandar na wzgórzu. Rozumiecie, Bóg mówi do nich w ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. A oni mówią nie. Wiesz, to jest poważna rzecz, kiedy do Boga mówisz nie. Ale chciałbym wam powiedzieć, my wiele razy tak mówimy. Wiecie, my nie wypowiadamy tego w tak... Taką, nikt z nas nie mówi, Boże, nie, bo my jesteśmy przecież chrześcijanami, ale w wielu dziedzinach mówimy nie, kiedy szukamy innych sojuszów. Rozumiecie? Chciałbym wam powiedzieć, przyglądnij się z różnym dziedzinom swojego życia. Czy w każdej dziedzinie mówisz, tak, Panie, tak, ja Tobie ufam w tym, w tamtym też Tobie ufam, tak, ja nie szukam innej pomocy. Ty jesteś moim Zbawicielem, Ty jesteś moim zaopatrzeniem, Ty jesteś moim lekarzem, Ty jesteś ochroną mojego życia, Ty jesteś ochroną dla moich dzieci. Ale w pewnych dziedzinach nawet możesz nie zdawać sobie sprawy, że mówisz nie, dam sobie radę bez Ciebie, Boże. Dam sobie radę bez Ciebie. Umknę na koniu, Egipt mi pomoże, sojusz mi pomoże, taki czy inny.
Oni powiedzieli nie. I teraz jest pewna kluczowa rzecz. Zwróćcie uwagę, co mówi Bóg. Jaka jest odpowiedź Boga na to, co oni powiedzieli? Bo oni mówili nie. I Księga Izajasza mówi dalej tak. I dlatego Pan czeka. Dlatego On czeka. Na co On czeka? On czeka, bo On chce dać łaskę. On cały czas chce. On chce dać Ci wszystko, cokolwiek jest dostępne w niebie. Bo jesteśmy dziedzicami wszystkiego. Rozumiecie? Całe niebo jest dla nas codziennie dostępne. Ale On czeka. On czeka, żeby okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Szczęśliwi, jak czekasz na Pana, jesteś szczęśliwy. On czeka na nas. Rozumiecie? Łaska jest cały czas dostępna dla każdego z nas. Dzisiaj. Ale On czeka. Czy powiesz, Panie, ja potrzebuję Ciebie? Czy mówisz do Boga, nie, poradzę sobie bez Ciebie. On czeka. To jest dla mnie niesamowite, że my wielokrotnie modlimy się do Boga. My wielokrotnie modlimy się, Panie, proszę Cię o łaskę, proszę Cię o to, o tamto. My mamy tysiące różnych modlitw o rozmaitego rodzaju łaski. Chcę Wam powiedzieć, nie potrzebujesz się modlić. To wszystko jest codziennie, on czeka. On cały czas czeka, on mówi, ja to wszystko mam. Tylko wejdź w moją łaskę. Tylko przyjmij to. Nie goń za tym, za tamtym. Rozumiecie, to jest niesamowite, że my chrześcijanie, nam się czasami wydaje, że my ufamy we wszystkim Panu. W wielu dziedzinach nie. Dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj zweryfikowali wszystkie dziedziny naszego życia. Pomyśl sam, w jakiej dziedzinie naprawdę czekasz na Niego, a w jakiej mówisz, ja sobie poradzę, tutaj nie musisz, Boże, to mi niedobrze idzie. Proszę kolejny slajd. Księga Jeremiasza mówi tak. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. To jest efekt. To, co jest na końcu, od Pana odwraca się jego serce, to jest tylko efekt tego, co jest wyżej. Jak będziesz polegać na człowieku i z ciała czynić swoje oparcie w jakiejkolwiek dziedzinie, to od Pana się odwróci twoje serce, bo nie można dwom Panom służyć. Przeklęty człowiek, który na człowieku, który polega na ciele. I ostatnio próbowałem wam zacytować fragment z pamięci, teraz go tutaj umieściłem, co jest fragment z Johna G. Lake'a. Zwróćcie uwagę, John G. Lake powiedział tak, przyjdzie czas, że ludziom trudno będzie zaufać Bogu, ponieważ będą mieli tak wiele innych możliwości ucieczki od swoich problemów. Mamy dużo, dużo możliwości ucieczki. On to, wiecie, kiedy on to powiedział? 100 lat temu. 100 lat temu powiedział, przyjdzie taki czas, to było proroctwo. Przyjdzie taki czas, że ludziom będzie trudno ufać Bogu. I chcę wam powiedzieć, żyjemy w trudnych czasach. Nie dlatego, że jest zagrożenie ze wschodu, nie dlatego, że są kryzysy, nie dlatego, że są duże podatki, cokolwiek możesz tutaj wymieniać. Nie dlatego. Tylko dlatego, że będziemy mieli dużo możliwości ucieczki i nieufania Panu. I chcę wam powiedzieć, świat nas zaprasza. Ja mówiłem w Bolesławcu, tak jakby kolejna część, w kolejnej części mówiłem o zaproszeniu do bałwochwalstwa. Świat nas zaprasza do bałwochwalstwa. Tak jak zapraszał Izraelitów, mówił Egipt, on nam pomoże. To było zaproszenie do bałwochwalczego przymierza z Egiptem, żeby nie ufać Panu. Dlatego, że jak nie zaufasz Panu, polegasz na człowieku, to od Boga odwróci się twoje serce, tak jak mówi Jeremiasz. To jest efekt. I my w dzisiejszym świecie mamy mnóstwo takich rzeczy, które to sprawiają, że od Pana się odwraca nasze serce. I zakończę ostatnim jeszcze slajdem. To jest fragment z psalmu. Było wiele takich fragmentów, tak jak te, które wam czytałem i ten z psalmu, które pokazywały mi, że muszę całkowicie przylgnąć do Pana. Psalmista mówi tak w psalmie 33. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi,
którzy ufają Jego łasce, spodziewają się jej, czekają na nią. Koń zawodzi, jeśli chodzi o zwycięstwo, ale oko Pana, rozumiecie, Jego oczy przypatrują ziemię i szukają ludzi. On wyszukuje ludzi, którzy Jemu ufają. On wyszukuje ludzi. Smith Wigglesworth powiedział kiedyś taką rzecz. Z pamięci to powiem. On powiedział tak. Jest coś takiego w łasce, że Bóg ominie, on powiedział, jest coś takiego w wierze chyba, że Bóg ominie 1000 osób i znajdzie właśnie ciebie, właśnie tego, który Jemu ufa. I on mówi tak, możesz mnożyć swoje modlitwy, możesz modlić się cały dzień, ale nie dlatego On cię wysłuchuje, ale dlatego, że spodziewasz się Jego łaski, tak jak mówi ten psalm. My musimy spodziewać się Jego łaski. Wtedy On przyjdzie. On czeka. Pamiętajcie, Księga Izajasza mówi, Pan czeka, żeby okazać nam łaskę. On czeka. On już jest gotowy. On wcale, on nie musi być proszony. Niczego dużo prosić. A na pewno nie musisz całej nocy go prosić. On cały czas czeka. To wszystko jest dostępne dla nas. Ale musimy odwrócić się od bałwanów. Odwrócić się od tych wszystkich zamienników Pana Boga. Tych substytutów prawdy. Dlatego zaufajmy Panu. Ja bym chciał, to co jest moim pragnieniem dzisiaj, ja będę ten temat kontynuował, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj, żeby zweryfikować każdą dziedzinę, zastanów się sam osobiście, czy w momencie, w którym otrzymałeś zbawienie, w którym przyjąłeś Jezusa do swojego serca, czy otworzyłeś to serce na inne dziedziny życia, na każdą dziedzinę, bo On chce się stać Panem każdej dziedziny. Łaska nie ma zastosowania ogólnego. Nie ma zastosowania ogólnego. To, że przyjąłeś Jezusa, nie oznacza, że w każdej dziedzinie zaprosiłeś Go do swojego życia. I On może powiedzieć do każdego z nas, tak samo jak powiedział do Galacjan, w tej dziedzinie odłączyłeś się od Chrystusa. Wypadłeś z łaski. W tej dziedzinie masz zbawienie od piekła, bo tego się trzymasz, w to wierzysz. Ale w tej dziedzinie odłączyłeś się ode mnie. I powiem wam coś. Wiecie, co jest najlepszym sprawdzianem tego, czy jesteśmy oddzieleni od Chrystusa? Zbadaj swoje serce. Czy są tam jakieś lęki? W tej dziedzinie, w której masz lęki, prawdopodobnie w tej dziedzinie jesteś oddzielony od Chrystusa. To jest najlepsza weryfikacja. Dlatego każdy z nas może to zrobić. Sam osobiście. Czy we wszystkich dziedzinach ufam Panu? Cisza się zrobiła. Amen. Chociaż takie małe. Amen. Amen. Amen.